Dzięki. Ale uraziłeś moją męskość. Zaraz poleciałem do takiej jednej niemeczki i no, szkoda, że nie mogłeś tego widzieć. Dla mnie już jesteś cywil. Zazdroszczę ci. Ja im wyrwałem tylko 7 dni. Jutro jadę do Warszawy. Czekajcie. O Jezu. Składam ci bardzo korzystną propozycję. Wybieram się do Warszawy po niemiecką ciężarówką, wyładowaną mebelkami i innym sprzętem bardzo poszukiwanym w zgruzowanej Warszawie. Zasiądziesz obok mnie w szoferce jako kapitan odrodzonego Wojska Polskiego? Mam kryć twój szaber przed Sowietami? Już wiem, że potrafisz się odpowiednio zachować. Wyjedziemy do Warszawy jak po maśle, a ty znajdziesz w kieszeni parę groszy na zabawę w stolicy. Po co ty się zrywasz z wojska tutaj? Przecież tu jest najlepszy towar. Ja forsy mam już dosyć. Nudno. Wracam na Pragę. Tam jest życie. Załatwisz mi cywilny garnitur? Jedno czy dwurzędówkę? Wszystko jedno, byle pasowo. Możesz być spokojny. No to przybij. Przyjazd jest? Mam w dupie zezwolenie. Jak to w dupie? Jestem lekarzem. Wiozę cudem zdobyte meble do szpitala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oni nie mają tam gdzie tyłków położyć. Rozumiecie, kolego? Dziękuję, Andrzej. Jakbyś czegoś potrzebował, zawsze mnie tu znajdziesz. Następne podwórko, na prawo, pierwsze piętro. Na drzwiach stoi Genoveva Smyk. Ja też ci dziękuję, Maniek. Dudek! Trzymaj się! Cześć, Andrzej!